Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami. A zamiłowanie do ziół zielarkami. Od 6 lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z ziół. Kochani, znalazłyśmy przecudne, takie ciche, dzikie miejsce, gdzie mamy pełno przytuli. Zobaczcie. Bardzo łatwo ją znaleźć, bo najczęściej się przytuli do nas. Nie chce się odczepić. Albo powiem się też do dłoni. Jak będziecie ją zrywać, to też tak jakby ma takie haczyki, co się przyklejają do dłoni. Chociaż do ubrań zdecydowanie czasami łatwiej. Mogą nawet tak troszeczkę podrapać, tak? Bo to się wszystko chce przyczepić. A teraz tak, czemu my jej poszukiwałyśmy? Bo ma bardzo cenne składniki. Bardzo dużo soli mineralnych, potasu, krzemu właśnie. Ponadto ma jeszcze olejki eteryczne, garbniki, kwasy fenolowe, takie jak chlorogenowy, galusowy. Nie wiem, o czym jeszcze zapomniałam. A, i enzymy, które ścinają białka. Tak więc kiedyś sok z przytuli był wykorzystywany do wykonywania serów. Przetworów, tak. Przetworów z mleka. Z mleka. Ale w ogóle, a kiedyś w ogóle też robiono z niej sienniki. Wypełniano właśnie materiał, upychano i na tym spalano. Ona w ogóle super ładnie pachnie, bo ma takie związki kumarynowe, które dają taki charakterystyczny aromat, nie wiem do czego podobny, trochę taki do trawy, do siana właśnie. No taką zieleninką pachnie. I teraz zabieramy z tego pięknego, czystego terenu, do czego Was zachęcamy, że jak idziecie zbierać zioła, to szukajcie właśnie takich dzikich miejsc. Nie ma tu ani samochodu, ani pola, ale jest piękna rzeka, jest przytulia, idziemy z nią i będziemy z niej przygotowywać różne przetwory. Zapraszamy. Kochani, mamy przytulię. Marta nawet sobie... Przytuliłam się. Przytuliłam się do przytuli, przytulia została na ubraniu. No i teraz, jeśli mamy, nazbieramy sobie tej przytuli, to możemy sobie zrobić świetną kurację. Odmładzającą. Odmładzającą. Włosy i paznokcie. Skóra, włosy i paznokcie. To co? Jedziemy z przepisami. Pierwszy przepis to taki bardzo łatwy, tradycyjny. Często go wykonujemy, czyli łyżka przytuli rozdrobnionej i zalewamy wrzątkiem. Na jedną szklankę łyżka tej przytuli. Pamiętajcie, że właśnie przytulia, dlatego jest taka świetna na skórę, włosy i paznokcie, bo wszyscy kojarzymy, że i teraz będzie się nam tu zaparzało. Wszyscy kojarzymy krzem i krzemionkę, że super właśnie wzmacnia włosy i paznokcie, tak? I to jest prawda. Natomiast nie wiem. Bo jeszcze właśnie ten często używacie, wiecie tylko być może o skrzypie, tak? Tak, który ma, zawiera bardzo dużo, a tu jest właśnie ta przytulia. Może być jeszcze poziewnik i poziewnika my używamy we wszystkich całej swojej serii do pielęgnacji włosów, we wszystkich szamponach, zarówno w płynie, jak i w szamponach w kosteczce. W kosteczce mamy skrzyp, dokładnie, a poziewnik mamy w płynach, ale to i przytulia, czyli te trzy roślinki, to są zioła typowo krzemionkowe, czyli właśnie wzmacniające włosy i paznokcie. Ale też ta krzemionka jest niezbędna do budowy włókien tkanki łącznej, czyli do budowy kolagenu i elastyny, czyli tych włókien, które super działają na skórę i jeśli mamy je w odpowiedniej kondycji, są one elastyczne, sprężyste, to wówczas tych zmarszczek na twarzy nie mamy albo mamy ich bardzo mało po prostu. W związku z tym po 20 minutach... Tak, po 20 minutach filtrujemy, no i możemy popijać, tylko pamiętajcie, z przytulią jest tak, może nie na wszystkich tak działa, ale bardzo moczopędnie. Tak więc jeśli planujecie jakąś dłuższą podróż albo coś w tym stylu, gdzie nie będziecie mogli z łatwością załatwić swoich spraw, to trzeba uważać. Trzeba uważać na przytulię, bo naprawdę pędzi po niej bardzo, bardzo. Kolejny przepis to odwar, czyli też na jedną łyżkę rozdrobnionej przytuli. Jedna szklanka wody, czy dwie łyżki, dwie szklanki wody, no i musimy pogotować około 15 minut. Dokładnie. Czyli ja zalewam to wodą i zostawiamy właśnie pod przykryciem. I tak, delikatnie, żeby się pogotowało i no wiadomo po okresie tam 30 minut. Filtrujemy,
No i mamy odwar przygotowany. Tym napary, te odwary możemy oczywiście spożywać do środka, tak? Tak jak zawsze tłumaczymy, żeby i zarówno do środka, jak i na zewnątrz stosować, czyli że pijemy, możemy sobie właśnie taką herbatkę przytuliową popijać, albo czy odwarem, ale możemy też przemywać skórę twarzy, tak? Czyli jeśli na przykład już umyjecie sobie skórę twarzy i chcecie jakby dopełnić tą pielęgnację ziołami, to właśnie takim naparem przemywamy sobie buźkę, albo oczywiście możemy zastosować jako płukankę do włosów, czyli jak myjemy, spłuczemy już włosy i mamy takie gotowe, to jeszcze na sam koniec właśnie takim odwarem czy naparem możemy sobie przemyć włosy, na pewno super je złożymy. No ale też dodatkowo pamiętajcie o tym, żeby popijać sobie takie herbatki, bo to też super wtedy wzmacnia nas od środka. Czyli działamy jak? Co zawsze zaznaczamy, bardzo ważne, dwutorowo, tak? Bo przytul jest duże powodzenie, można pić, nie przedawkujemy. Czyli do środka i na zewnątrz. Kolejny przepis to wykonamy sobie macerat. Marta ma... Ja mam maszynkę, bo Zosia chce iść na łatwiznę i dzisiaj jej ustąpię. Ale normalnie, jak ja przygotowuję sobie w domu właśnie taki macerat, to dobrze jest przytulię przemienić przez taką właśnie starą, dawną maszynkę. To jest zresztą Zosi maszynka, którą dostała od swojej babci i ja ją bardzo lubię, bo możemy tak przemienić, a tutaj Zosia ją nie przemieniła, tylko drobno posiekała. Posiekała, no i wkładamy sobie, bo macerat zrobimy, zalejemy źródlaną wodą. Taką. To jest, robimy macerat, bo zobaczcie, nie używamy gorącej wody, tylko zalejemy zimną tą wodą, po to właśnie, żeby nie zniszczyć białek. Jeśli komuś zależy właśnie na białkach też z przytuli, żeby z nich skorzystać, bo jest bardzo odżywcza, to w ogóle też się, takie maceraty bardzo dobrze się sprawdzają przy jakichś nieżytach żołądkowych, tak? Jeśli mamy jakieś problemy z żołądkiem, z jelitami, coś się dzieje, to super sobie taki macerat przygotować. A jak dokładnie? Czyli 1/3 tego ziela świeżego, zmielonego najlepiej, zalewamy jedną część dwiema częściami tej naszej wody źródlanej. I słuchajcie, zostawiamy. To musi postać tak 6-8 godzin. Czyli jeśli to zrobimy wieczorem, kolejnego dnia możemy sobie to już spożywać. Tak, przefiltrować i spożywać. To w ogóle super pięknie pachnie tak takim sianem. Można powiedzieć, a to właśnie od kumaryn, które są tu w środku zawarte. No i takim też maceratem super on się będzie sprawdzał, jeśli macie na przykład problemy z łuszczycą, to też do przemywania albo w ogóle do dodania to do kąpieli, tak? Jak macie, zrobicie sobie taki macerat, później to przecedzić i dodać do kąpieli, jeśli macie łuszczycę na całym ciele, albo po prostu przemywać też te miejsca zmienione właśnie łuszczycą. No i też przytulia super się też sprawdzi takie maceraty do przemywania skór przy trądziku różowatym. W ogóle przy takich problematycznych skórach, tak? Bardzo fajnie się sprawdzi, bo też przy cerach naczynkowych z trądzikiem różowatym można, jest często polecana, żeby dodawać może nie sama przytulia, ale być w kompozycji z innymi roślinkami, z innymi ziołami. I wtedy rzeczywiście przy cerze z trądzikiem różowatym też ładnie się ta skóra się tak uspokoi. Zresztą, jeśli chcecie o trądziku różowatym, to robiłyśmy taki filmik o właśnie z korzeniem żywokostu, więc możecie sobie zajrzeć i tam będą szczegóły właśnie o trądziku różowatym. No i oczywiście, my używamy ziół krzemionkowych w naszych szamponach, to jeśli chcielibyście zadbać o Wasze włosy, a nie macie czasu na przykład no, na te dość łatwe przepisy do wykonania, to oczywiście nasza seria szamponów, 4 szampony w płynie i oczywiście 2 szampony w kosteczce. A jeśli już jesteśmy przy szamponach, to miałyśmy ostatnio takie zapytanie, czy nasze kosteczki, szampony w kosteczce są naturalne aż tak, że można podczas wakacji umyć włosy w strumieniu właśnie używając naszego szamponu w kosteczce? Oczywiście, że tak. Nawet jak to popłynie z wodą, dalej nic nie staje, bo są mega, mega, jak to Marta mówi, naturalne. Ale jeszcze jedna bardzo ważna, no duża zaleta, bo popatrzcie, szamponu w płynie, no jest problem do samolotu, prawda? A taka mała kosteczka wszędzie się zmieści i zawsze można ją zabrać. Także przy tej okazji chciałabym się z Wami, chciałabym Wam wskazać pewne rzeczy, takie bardzo, bardzo praktyczne. Także zapraszamy, działajcie, a jeśli Wy macie jakieś swoje przepisy z przytulią,
która uwielbia się przytulać, to piszcie koniecznie w komentarzach. No i oczywiście zapraszamy do subskrypcji. I dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy. Pozdrawiamy. Pa!